Witam serdecznie. Dzisiaj jest 29 dzień kwietnia 2024. Zmartwychwstanie, wiosna, tak, bo drzewo figowe wypuściło liście. Co to jest te drzewo figowe? Bo ja jestem poganin, iskra prawdy z Polski. Drzewo figowe. Co to jest to drzewo figowe? No to jest to naród izraelski, który odzyskał państwo w 1948 roku i na nim się spełniają proroctwa. Ale my jako poganie, czyli ja poganin, tak, materialista, poganie to są materialiści, nie stawiają na pierwszym miejscu właśnie no, Chrystusa, tak, jego prawdy, królestwa, sprawiedliwości, czyli Mamona, i Jezus jako ojciec przychodzi w czasie prawdzie miłości przez uczniów swoich, jest ojcem w niebie. I Mateusz 6 rozdział 32, bo tego wszystkiego poganie szukają, o małowierni. Czyli ja teraz na pierwszym miejscu Chrystus, jak jest Chrystus na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu. Tak, nie sądźcie, nie będziecie sądzeni, ale sąd się zaczął ode mnie, ja mogę sądzić. 1 Piotra 4, 17. No i tutaj chodzi o to, że koniec kłamstwa, bo koniec świata nigdy nie będzie, tylko koniec kłamstwa. I teraz kreska J-ka się spełnia, jak było za dni Noego. Czyli ja poganin, Mateusz 6,32, jestem wszczepiony w Izraela, czyli w apostoła Pawła, jak się nawrócił, Dzieje Apostolskie 9,5-25, Piotrek, Jakub, Mateusz, apostołów, których Chrystus wyszkolił. Jestem wliczony w miłości i prawdzie Chrystusa w grono 24. Jestem wybrany, tak, bo apostoł Paweł też był wybrany, ale też nie według dokładnego poznania, jako Szaweł był, dał się zwieść. Był mądrością u Gamaliela studiował, miał mądrość z tego świata, 1 Koryntian 3,19. No jak się nawrócił do króla Izraela, Dzieje Apostolskie 9,5-25, nabrał mądrości od Chrystusa, ale to w cierpieniach. Słowo krzyż znaczy cierpienie. Także tu jest ten Cezar, czyli państwo bestia, bo dzisiaj nie ma Cezarów, są państwa. No i religia, czyli ta, co kielich pije kielich, to szetecznica, rzymski kościół powszechny. No i córy, adwentyści, świadki Jehowy i tak dalej. No i teraz jak to się rozpadnie, polityka, religia, no to Chrystus jako król ma drugie przyjście, drugie 12 aniołów, bo kiedyś apostołowie przy stole, i 24 starszych. I przykazania w sercu, tak. No i Chrystus na Syjonie jest objawiony jako król. I jako pierwsi teraz ci, co uwierzą w Chrystusa, nie we mnie, ja przekazuję w duchu prawdy, Jana 14,17, duch prawdy daje życie. Duch Święty, uważajcie na Ducha Świętego, na Ducha Jehowy, na Ducha Ellen White. Badajcie duchy, bo baranek jest pośrodku tronu, nie ma dwójcy, nie ma trójcy. Baranek, czyli nasz Ojciec, który oddał za nas życie. I tu też baranek jest na górze Syjon. Izajasza 66,8. I narodzimy się z Jego prawdy. Ja się rodzę każdego dnia, skrzesza mnie Chrystus każdego dnia, uczę się każdego dnia Chrystusa. Chrystus nie jest podzielony. 1 Koryntian, 1 rozdział od 10 do 17. Także Chrystus czasy pory objawił nam, zaczął swoje 1000 lat, 26 lat temu. Tak, to jest wojna między ciemnością a światłością, czyli ja jestem synem światłości, i żeby nie zasnąć w kłamstwie, które świat proponuje, systemy chore, no to nowe miasto Jeruzalem jest na ziemi, drugi werset, i 12 apostołów baranka. W 14 wersecie i w 12, 12 apostołów aniołów, bo czas Sodomy i Gomory jest, czyli macie 24. Ja jestem książę Bogdan, bo król i Jezus jest moim królem, Bogiem Ojcem w niebie, pośrodku baranek. Nie mogę kłamać, bo Chrystus nie kłamie. No i teraz jest wolna wola, 11. Kto chce, to nie chce kłamie, kto chce, to może się uświęcać, naśladując baranka, bo nie będzie kłamstwa, noc będzie, ale kłamstwa nie będzie, bo Anna Szafira skłamali ducha prawdy, tak, a mogli nie kłamać, bo kłamstwo jest najgorszym grzechem przeciwko Chrystusowi, który jest ojcem prawdy. Jana 14,6, Jana 8,32, prawda jego nie może nas uśmiercić, bo Jezus zniszczył śmierć i nie uśmiercił Judasza. Tu zniszczył śmierć, osądził ten świat, tak? Zbawił nas i pokonał szatana. Szatan obecnie jest zamknięty na 1000 lat. Chrystus poprzez wiarę dostajemy wszystkie tytuły. Budzimy się, bo jest cały świat zakłamany. Wszystkie panny, 10 panien zasnęło.
i wszystkie się wybudzą, ale ja bym chciał, żeby wszystkie miały mądrość Łukasza 21:15-28, głowa do góry, także diabła nie widać, diabeł siedzi w ludziach, którzy kłamią i straszą się nawzajem i myślą, że mają, służą Panu Bogu, ale Pan to jest od podatków Cezar, bo Chrystus nigdy nie był Panem, nigdy nie był synem cieśli, nigdy nie był synem człowieczym, nigdy nie był pośrednikiem. Galacjan 3:20, nie ma pośrednika, Jana 14:17, Duch Prawdy. To jest połączenie z Chrystusem, który jest w niebie, objawienie 7:17, jako Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Jego Ojciec mu wszystko przekazał i kto nie słucha Chrystusa 100%, jak faryzeusze, no to nie ma nic, bo Mateusza 17:5, Ojciec Jezusa, nasz dziadek, na rodzinie można Boga poznać, Jego słuchajcie. To słuchajcie, ma prawo Chrystus. I te prawo rozwiąże problemy wszystkiego, całego świata. Galacjan 6:2, Jakuba 4:12, jeden prawodawca, sędzia. Wybierajcie, albo jesteście anioły, Mateusz 24, i rodziny królewskie, tak, tytuły ze Słowa Bożego, bo Chrystus w Jego imieniu jest zbawienie, Dzieje Apostolskie, 4 rozdział 10-12 i 14. Tak, to są te szaty we krwi baranka, tak, drzewem życia jest właśnie Chrystus. Chrystus daje wszystko, poprzez wiarę się otrzymuje wszystkie tytuły, ale religie, polityka właśnie w świecie przekłamują wszystko za pieniądze, sprzedają swoje dusze, swoje życie, jak było na początku, Adam, Ewa i szatan, który teraz jest zamknięty, ale miliardy demonów zostało, zakłamanych systemów religijnych, politycznych, bankowych, no wszystko, gdzie są pieniądze i ta uśmiechy i tamte wyuczone te życzliwe słowa, to nie jest Boga, bo Bóg prawdziwy jak wiatr. Jak ktoś się na nowo narodził, nie